Sól ziemi czarnej w reżyserii Kazimierza Kuca, zrealizowany w 1969 roku. Pierwszy z całego cyklu filmów, których w sumie do dziś Kuc nakręcił już aż 6, portretujących zbiorowość etniczną Górnego Śląska w rozmaitych węzłowych momentach historycznych XX wieku. Alois. Słucham was, ojciec. Bernard. Jo, jest, tato. Cyril. Co stoja, ojciec? Dominik. Ja. Eusebin. Same je. Franek. Cuchom. Gabriel. Ja! Do ciebie też, Godon, bo cię to nie dotyczy. A wy, chłopie, idziecie walczyć o ta ziemia, o Polska. Niech mi się ino tam, który sprzeniewierzy święty sprawie, tą siekierą wą głowę połciną. Zrozumiano? Ja, ojciec. Na ten film można patrzeć z wielu różnych punktów widzenia, uruchamiając jego rozmaite, bardzo bogate konteksty. Można na przykład spojrzeć na niego jako taki ciekawy film autobiograficzny. Autor za jego pośrednictwem odkrywa swoje korzenie, opowiada epizod z historii rodzinnej. Można ten film spojrzeć jako na utwór historyczny. Jego przedmiotem jest II Powstanie Śląskie, rozgrywające się w 1920 roku. Stąd między innymi ta data tłumaczy, czego nie można było wprost wyartykułować w filmie, dlaczego Polska nie bardzo pomaga tym powstańcom, a powinna, bo toczy się wojna polsko-bolszewicka, to jest sierpień 20 roku i siły wojskowe Armii Polskiej są użyte na innym froncie. Sam Kuc tłumaczył, że powstanie z 20 roku miało najbardziej ludowy, spontaniczny charakter, bardziej niż trzecie o rok późniejsze. Ale w istocie tutaj nie ma szczegółowego portretu konkretnych wydarzeń historycznych. To jest raczej wizja tego fenomenu powstań śląskich. Można na ten film spojrzeć od strony gatunkowej. Wtedy widać taki jego balladowy charakter, opowieść sowizdrzalską o inicjacyjnych przygodach kilkunastoletniego bohatera granego przez Olgierda Łukaszewicza. Nas jednak interesuje przede wszystkim ten aspekt etnologiczny, powiedzmy, portretu zbiorowości. Polacy, Polacy, co się wy zrobili, i żeście wy Niemców do Polski wpuścili, i żeście wy Niemców do Polski wpuścili, tak my ich puścili, tak im wypędzimy, jedno sobie szable dobrze naoszymy. Zbiorowość Śląska nie miała wcześniej takiego swojego obrazu w sztuce i autor filmu musiał w znacznym stopniu wymyślić język, za pośrednictwem którego można by o tej niepowtarzalności śląskiej grupy etnicznej opowiedzieć. Nie chodzi tylko o język, o gwarę, o język mówiony, chociaż rzeczywiście bohaterowie tego filmu mówią gwarą, ale chodzi o co innego. O coś, co teoretycy kultury określają jako folklor, który wymaga tak zwanej prewencyjnej cenzury zbiorowości. Zbiorowość, która tworzy utwory sztuki ludowej, pieśni, malarstwo, melodie, dopuszcza do tego obiegu ludowego tylko te teksty, które aprobuje. I otóż film Sól ziemi czarnej wygląda tak właśnie, jakby wszystkie zawarte w nim obrazy, sceny, przedstawiane ceremoniały były właśnie zaaprobowane przez tę zbiorowość. Nie damy Śląska. Dotyczy to zarówno tych najważniejszych w tej historii scen walki zbrojnej. Ci śląscy powstańcy idą na wojnę z podobną taką gospodarską zapobiegliwością, z jaką chodzą codziennie do pracy.
Ale to dotyczy także scen prywatnych, w których odtwarzana jest śląska mitologia. Mitologia domu jako stoi wieloosobowej rodziny, rodziców, ojca zwłaszcza, który jest reprezentantem Pana Boga. Pięknie odtworzona postać przez naturszczyka, górnika Antoniego Zwyrtka. I w efekcie film sprawia wrażenie świadectwa etnograficznego, a równocześnie dzieła sztuki, którym Sól Ziemi Czarnej pozostaje.